Paga ma tylko jeden dzień wolny w tygodniu i już ma plan, jak go spędzi. Jest prosty, ale genialny. Ups, prawie zapomniał, że ma córki. I obiecał, że pojadą na biwak. Niestety, będzie trzeba to przełożyć. Jest po prostu zbyt zajęty. No. Może jego starsza córka go wybroni? Nie, ona po prostu proponuje kompromis. Nie można oglądać telewizji w namiocie. Ale będzie musiał to zrobić. Myślisz, że to szaleństwo? Cóż, witaj w Trum Trum Trick. Zaczynamy! Robi ma ze sobą mnóstwo zapasów i narzędzi. Nie przejdzie w ten sposób przez podwórko za domem, więc po prostu zostawi to tutaj. Bierzmy się do pracy. Zbudowany przez nas namiot przejdzie do historii. Sky nie była gotowa na tak ciężką pracę. Kiedy się pluskała, Robi rozłożyła namiot. Cała ta praca sprawiła, że siostry zgłodniały. Tata przyrządził dla nich grzyby. To nie wygląda dobrze. Chciałyśmy kanapki. Tata będzie musiał jeść je sam. Podkręca smak, aby dziewczyny chciały tego spróbować. Tak bardzo się starał. Ale mamy lepszy pomysł. Z grzybów możemy zrobić dekorację. Jest ładna i uchroni nas przed owadami. Dziewczyny dopiero co zauważyły, że nie wszystkie grzyby są jadalne. Będzie naprawdę źle. Uwaga na grzyby! Tata wie, co zrobił źle i będzie musiał żyć z konsekwencjami. Wtedy dziewczyny zobaczyły prawdziwy skarb. Słodycze! Jedzenie zbyt dużej ilości słodyczy też może być niebezpieczne. To dlatego piraci mieli takie brzydkie zęby. Tata musi ratować córki przed pokusą, zamykając skrzynię ze skarbami. A klucz jest ukryty na dnie basenu. Wielkie dzięki, tato. Więc możesz wybaczyć zatrute grzyby, ale wyznaczasz limit na cukierki? Nie będą pływać, ale będą łowić. Magnes powinien być dobrą przynętą. To większy połów niż się spodziewały. Pomóż dziewczynom. Jakiego klucza potrzebują, aby otworzyć skrzynię skarbów? Tata się nudzi. Chce oglądać telewizję, a nie robić to wszystko. Ale Robi nie pozwoli mu odejść. Będzie musiał pomóc w sprzątaniu. Boi się odkurzaczy. To prawdziwa fobia. Nie śmiej się z niego. Czy naprawdę myślą, że ich nie przechytrzy? Salon też jest brudny. Odkurzacz może łatwo zamienić się w peryskop. Robi ma go na oku. Co sprawiło, że pomyślała, że to ona rządzi? Tata tylko sprząta. To nic podejrzanego. W końcu ma wolne. Może być. Lepiej już nie będzie. Jest jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz. Robi nie wiedziała o planie taty i myślała, że właśnie zepsuł się odkurzacz. O-o, zaraz wciągnie tatę. Dlaczego to całujesz? Tak bardzo lubisz sprzątać? Miłość to miłość. Na Sky spadła lina. Nie dlatego, że anioły chcą iść z powrotem w niebie, ale ponieważ jest małym aniołkiem, który zasługuje na własną huśtawkę. Robi przygotowała wszystko. Teraz potrzebuje tylko Sky, żeby to przetestować. To wygląda fajnie. Robi to taka dobra starsza siostra. Tata pochuśta Sky. Ale przesadził. Sky przeleciała nad kukułczym gniazdem i wylądowała w basenie. Wiatr zawsze zwiewa śmieci na podwórko. Nigdy nie skończymy sprzątać. Tata włącza tryb turbo, aby było szybciej. Ale ta duża rzutka jest bardzo niebezpieczna. Na szczęście nikogo to nie uderzyło. Po prostu powieście zdjęcie na ścianie. Robi jest delikatna i nie lubi nosić ciężkich toreb. W każdym razie to jest torba Sky. Co tam jest? Nic specjalnego. Same podstawowe rzeczy. Robi nie powinno opuszczać lekcji WF-u. To tylko kosmetyki. Jest krem przeciwsłoneczny, olejek do opalania, samoopalacz, krem z filtrem. Robi uważa, że to za dużo. Ale wyrzucanie rzeczy siostry to zły pomysł. Może po prostu przekształcić to w coś bardziej przydatnego. Sky świetnie radzi sobie z nożyczkami. Potrafi zrobić organizer do kosmetyków. Bez względu na to, gdzie jest, chce się upewnić, że wygląda dobrze.
Mamy nadzieję, że organizer jest wystarczająco mocny, aby utrzymać cały makijaż. Jak na razie tak. Ruby ledwo może przesunąć pustą walizkę. Dlaczego nie? Tata trzyma tam swoje ciężary. Wszyscy uwielbiają grillowanie na świeżym powietrzu. Ruby przygotowuje pyszną niespodziankę dla rodziny. Co może pójść nie tak? Tata powąchał mięso i stracił rozum. Mięso praktycznie błaga, żeby tata je zjadł. A tata nie może odmówić. On wszystko zrujnuje. I burger poleciał w kosmos. Obcy też lubią mięso. Ruby będzie musiała wymyślić historię o orle, który ukradł jej hamburgera. Co właśnie spadło jej na głowę? Czy to nie był ten sam burger? Tata nie boi się Ruby. Kiedy próbował nauczyć ją grać w koszykówkę, okazało się, że jest strasznie kiepska w rzutach. O, tu są włosy! Sky jest zmęczona i przydałaby się jej drzemka. Ma ze sobą nawet piżamę. Ale zapomniała o kocu. Bo to jest jej tata. Zawsze dba o swoje dziecko. Teraz na pewno będzie miała słodkie sny. Tata się poci. Uff, ale gorąco. Sky poci się przez swój śpiwór. Musimy się stąd wydostać. I naprawić tę sytuację. Sky da radę. Nie potrzebuje tych piżam ani tego śpiwora. Teraz jest jak mały króliczek śpiący w norze. Tata nigdy nie patrzy pod nogi. To jest piżama Sky. Natychmiast założył, że stało się coś strasznego. Czy została poturbowana przez niedźwiedzia gryzli? Nie ma tu niedźwiedzia, tylko mały śpiący króliczek. Równie dobrze może zaczerpnąć trochę słońca. Tata drzemie w słońcu, podczas gdy jego córki ciężko pracują. Ruby zdjęła oponę z jego samochodu. Miejmy nadzieję, że nie zauważy. Jak długo będzie w stanie jechać z trzema oponami? Musimy tylko ukryć dowody. Użyj dużo farby. Nie krępuj się. Teraz mają dwa niesamowite fotele bujane. Mogą jeździć nimi na studia. Tak dobrze się bawią, że obudziły tatę. Nie ma ani chwili wytchnienia. Lubi krzesła. Wyraźnie nie ma pojęcia, skąd się wzięły. Tata też chce się przejechać. Czekaj, dlaczego tu są jego kluczyki? Ruby zaraz zostanie złapana. Nie ucieknie. Każda wyprawa na kemping musi zawierać pianki. Tata przyniósł trochę drewna na opał. Okazuje się, że rozpalenie ogniska jest trudne. Te wszystkie samouczki na YouTubie to były same kłamstwa. Ruby zaraz sama się zapali. Tata nie pozwolił córkom używać zapalniczki. To duży błąd. Jest tyle dymu, że sąsiedzi zadzwonili na straż pożarną. Strażak pomyślał, że zapalniczka wznieciła pożar i zabrał się do pracy. Idealnie! Tata się nie zapalił. To tak, jakby wbił twarz w ciasto. Dziewczyny nie miały z tym nic wspólnego. Tylko jemy pianki, oficerze. Ach, biwakowanie to zawsze taka przygoda. Wentylatory nie pomagają w upale. Siostry są całkowicie przesiąknięte potem. Tata przynosi im świeże owoce. Perfekcyjne wyczucie czasu. Ale wyschły zanim do nich dotarł. Musimy coś z tym zrobić, inaczej Sky zamieni się w rodzynkę. Tata zamówił trochę zimnego picia. Jest 1000 razy lepsze, gdy jest upał. Możemy użyć tej torby chłodzącej. Po prostu dostosujmy ją. I zróbmy chłodzący stolik. Teraz mamy gdzie postawić nasze napoje. Co za wspaniały zespół. Ruby chce się opalać. Ma ze sobą krem przeciwsłoneczny. O tej porze dnia słońce jest bardzo silne. Ruby zasnęła i wygląda, jakby się paliła. Ich sąsiedzi są bardzo spostrzegawczy. Znowu zadzwonili po straż pożarną. Jakie jest źródło dymu? Tata próbuje wzniecić ogień. Znowu gaśnie. Głupia zapalniczka. Strażacy uwielbiają gasić pożary. Sky chce, żeby namiot był przytulny. Więc ma roślinę. Używa aplikacji, żeby sprawdzić, co to jest. Ale zanim zdążyła powiedzieć, że to trujące, Ruby zjadła jagodę.
O-o, ona choruje! A może to prank? Nie wygląda na to. Sky próbuje pomóc swojej siostrze. Jedzenie trującej jagody to zła wiadomość. Ruby ma gorączkę. Sky ma straszne wyrzuty sumienia. Ale Ruby nawet nie zjadła jagód. Co za oszustka! Chciała tylko uwagi. Mogła po prostu zapytać. To nie byłoby tak zabawne, ale nie byłoby też tak stresujące. Może powinna się przyznać. Nie chcę pić z puszki. Tylko z pięknych kieliszków. Wow, to występ godny Oscara. Przynajmniej dostała wszystko, czego chciała. Ale to nie jej wina, że Sky jest łatwowierna. Powinna być bardziej jak Ruby. To już koniec pikniku. Tata w końcu zrobi to, co planował zrobić przez cały dzień. Ale coś jest nie tak z telewizorem. Czy zasilanie jest włączone? Nie! Będziemy potrzebować elektryka. Oto on. O-o, naprawa zajmie 3 dni. Tata nie może w to uwierzyć. Energia słoneczna przyspieszy czas. Najważniejsze, że jesteśmy wszyscy razem. Nawet się nie zaczęło, a te dziewczyny porozrzucały konfetti po całym miejscu. Sky nie może się bawić, dopóki nie będzie czysto. To mus! Ruby nie może urządzić przyjęcia urodzinowego bez stołu. Kat nie podoba się ten brzydki różowy stolik. Czy to nie jest zbyt proste? Zaprosiła nawet swoje zabawki. Kat myśli, że Ruby utknęła mentalnie na poziomie 5 lat. Ty i stół lepiej dorośnijcie. Kasi teraz bardziej podoba się ten stół. Ruby nie, ale może to naprawić. A może pójdziemy na kompromis? To zaczyna wyglądać jak impreza. Balony nadają klimat. Hej, Kasia, co robisz? Co za niegrzeczność. W rzeczywistości to ma trzymać balony, żeby nie odleciały z powrotem na swoje rodzinne planety. Balony nie są kosmitami. A co z prezentami? Wybierzmy je. Dziewczyny po prostu nie mogą dojść do porozumienia. Znowu będą się kłócić. Pomóż im wybrać prezent urodzinowy. Potrzebują twojego wkładu. Skomentuj swój głos poniżej. Ruby wciąż próbuje zawładnąć pokojem i swoją słodyczą. To zaczyna działać Kat na nerwy. Nie chcę pozwolić Ruby wygrać. Sprawmy, aby to miejsce było fajne i ostre. Załóż kilka łańcuchów na ścianę, żeby powstrzymać ją przed ucieczką. Kat posunęła się trochę za daleko i przykuła solenizantkę łańcuchem. Sky też chce uciec. To już przesada. Przykuły ją w urodziny? Ale wtopa. Kolczasta kula disco? Atmosfera jest spoko, ale niech zrobi się niebezpiecznie. Podkręćcie muzykę. A teraz zaszalejemy. Sky uczy się tańczyć. Jest całkiem utalentowana. Ruby nie podoba się ta agresywna muzyka. A te kolce wyglądają niebezpiecznie. Zrobiłam miękkie kaski dla bezpieczeństwa wszystkich. Wszyscy kochają jednorożce. Cóż, skoro się dobrze bawicie? Trampolina na imprezie to świetny pomysł. Możesz patrzeć na każdego z góry, potem z dołu, potem z góry. Trampoliny są niesamowite. Kat udaje, że gra na scenie niesamowite gitarowe solo dla wszystkich. Ruby udaje, że podskakuje na różowych chmurkach z gumowatymi misiami i motylami. Jest i solenizantka. Czy zrobi sobie przerwę w nauce? Wstrząśnijmy jej światem na trampolinie. Uwolnij część tej wiedzy. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiła. Oto pierwszy prezent Sky. Pistolet do rzutek? Czy to była sugestia widzów? Kat uważa, że to idealny prezent. Chcesz robić zdjęcia swoim byłym? Daj mi im lekcję. Chodź, kochana, pokaż im, kto tu rządzi. Ups, dlaczego są tu zdjęcia gości? Duncan po prostu przyszedł za wcześnie. To jego wina. Ale przynajmniej przyniósł prezent, więc będziemy musiały dać mu kawałek tortu.
Ruby kupiła różową huśtawkę, żeby poczuć się jak prawdziwy anioł. I znalazła na to idealne miejsce. Skye, jesteś gotowa ją przetestować? Uwolnij swoje wewnętrzne dziecko, bawiąc się na huśtawkach. Dalej, do góry! Skye nawet nie wie, jak to zrobić. Będzie potrzebowała pomocy. Ale wybrała niewłaściwą pomocniczkę. Kat jest zbyt zajęta rozmową z chłopakiem i przypadkowo wysłała Skye w kosmos. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. O, tam jest! Skye po prostu się znudziła i poszła po drinki. Na szczęście! Ruby zapełniła stół jedzeniem. Wszystko wygląda pysznie. Skye to się podoba, ale Kat nie. Ma własne pomysły na catering. Skye chciałaby spróbować gazowanego picia. Kat ma lepszy pomysł. Po co wlewać napoje do kubków, skoro możesz po prostu podzielić się butelką, jak prawdziwe przyjaciółki. Skye podobają się te długie słomki, ale z jakiegoś powodu nie działają. Czy teraz widzicie powód? Ruby nie chce się dzielić. O, wybiła wszystko. Przyniosła popcorn na przeprosiny. Ale nadal potrzebujemy napojów. Ruby ma pomysł, jak to naprawić. Po prostu dodaj skittlesy dla smaku i koloru. Spróbuj. Skye to smakuje, ale Kat tego nienawidzi. Wystarczy tych tęczowych śmieci na cały dzień. Wszystkim innym się podoba. Kat przyrządziła popcorn za pomocą miotacza ognia. Jasne, spalił się, ale to było niesamowite. Wypróbuj popisowe danie, Kat. To wszystko jest twoje. Ruby uwielbia słodycze, szczególnie pieczone pianki. Dlatego mają grilla. Ale dziewczyny zapomniały o ochronie przeciwpożarowej. Skye chce im przypomnieć, że nie powinny palić otwartego ognia w zamkniętych pomieszczeniach. Dobrze wie, co robić. Musimy ugasić pożar tam, gdzie się zaczął. Użyjemy bitej śmietany. Tata Skye jest strażakiem. Kiedyś zgasił taki tort urodzinowy. Dziewczyny są właściwie całkiem zadowolone z tego powodu. To pyszne połączenie. Ruby ustawia fotoprzestrzeń. Skye chce zrobić zdjęcie jako myszka mini. A Kat musi uważać na sznurki i łańcuszki. To może być niebezpieczne. Myszka mini wygląda hardkorowo. Kat to się podoba. Czy zrobiła to celowo? Kolejnym zadaniem Kat jest dekoracja filiżanek. Wow, wygląda na podekscytowaną. Oto pomysł. Nity z wykałaczek? Ruby i Skye nie będą z tego powodu zadowolone. Po pierwsze, skończyły im się wykałaczki. Po drugie, jak mamy to utrzymać? Możemy to naprawić. I po trzecie, teraz kubki ciekną. Ruby może to naprawić za pomocą bandaży. Teraz wszystkie kubki są lepsze. I można ich nawet ponownie użyć. Zróbmy imprezowe czapki. Skye i Ruby tworzą świetny zespół. Teraz wyglądają jak księżniczki. Kat tego nie założy. Nie podoba im się jej podejście. Dlaczego ona jest taką marudą? Kat trochę zmieniła kapelusz, a teraz się bawi. Kat uważa, że przyjęcie urodzinowe to najlepsza okazja do zrobienia sobie nowego tatuażu. Skye jest teraz dorosła i nigdy nie robiła czegoś takiego. Ale Kat popełniła błąd. Skye ma właściwie tylko 14 lat. Możemy to naprawić. Albo nie możemy. A kogo to obchodzi? Skye nigdy nie zapomni tej imprezy urodzinowej. Ruby używa różowych plasterków, aby pomóc jej skórze. Kat używa czarnych. Skye wolałaby skorzystać z książki, ale jej przyjaciółki jej na to nie pozwalają. Stworzyły specjalne łatki dla ich ulubionej kujonki. Teraz wszyscy są szczęśliwi. Dziewczyny użyją koła fortuny, aby wybrać makijaż dla Skye. Może to zły pomysł? Ale to jedyny sposób, aby powstrzymać Ruby i Kat od kłótni. Koło to wybierze. Strzała i tak zatrzymała się na środku. Będziemy musiały iść na kompromis. I nikogo nie obchodzi opinia Skye. Jest dla nich tylko czystym płótnem. To jest ich kompromis.
To aha, takie wredne. Ale mają niesamowity tort dla Sky. Będzie zszokowana, gdy z powrotem założy okulary. I tak jest. Bardzo szybko im wybaczyła. Dobra, teraz spróbuj. Sky nie pozwoli nikomu dobrze się bawić. Musi zmierzyć każdą sztukę, aby każdy dostał taką samą ilość. Zajęło to wieczność. To zabawne. Pewnego dnia spojrzą na to wstecz i będą się śmiać. Co znalazła Ruby? Sekretny pokój w szafie? Pośrednik o tym nie wspominał. Ruby wygląda, jakby właśnie coś wymyśliła. To nie może się dobrze skończyć. Wciągnęła nawet swoją siostrę w swój plan. O, Summer służąca tu jest. Położy temu kres. Ale tylko wzięły ją na zakładniczkę. Tata postąpił słusznie, nie pozwalając im wychodzić. Teraz zamierzają urządzić własne pijama party. I przejdzie do historii. Impreza ma bardzo specyficzny dress code. Ruby będzie miała na sobie szlafrok z Hiltona. Mela kupiła swoje piżamy w Paryżu, kiedy była w Disneylandzie. Ulubiona letnia piżama to jej jedyna sukienka. Jest taka spłukana. Będzie musiała być kreatywna. Hej, wyszło całkiem nieźle. Ruby i Mela kochają, jak różne są wszystkie ich piżamy. Ruby jest starsza, więc odpowiada za planowanie imprezy. Skąd wzięła maszynę dymną? To może być niebezpieczne. Chwila, nie! To naprawdę super zabawa! To zaczyna wyglądać jak prawdziwa impreza. O-o, dym zaczyna wypełniać całe mieszkanie. Czy czujniki dymu zadziałają, zanim tata zwariuje? Na ratunek przybywa straż pożarna. Jesteście teraz bezpieczne. To było szybkie. Dziewczyny za mocno zaszalały. Muszą wyluzować. Ich piżamowa impreza właśnie zamieniła się w imprezę z piano. Co jest lepszego niż to? Dziewczyny to dziewczyny. Małe awanturniczki próbują się wymknąć. Na pewno zostaną przyłapane. Jeśli tata dowie się, co zrobiły, będą miały przechlapane. Co? Nie, nie dotykaj jego okularów. Po co ci one? Świetna robota, Summer. Jesteś bardzo przekonująca. To tata, już po nich. Na pewno coś usłyszał. Gdzie mogą się ukrywać? Skomentuj poniżej, jeśli zauważyłeś, gdzie poszły dziewczyny. A wtedy na pewno będą miały kłopoty. Kto boi się ciemności? Ruby jest świetna w opowiadaniu przerażających historii. Dawno, dawno temu byłam na paznokciach. Spędziłam 2,5 godziny w salonie. Potem kosmetyczka skończyła i sięgnęłam do torebki po portfel. Ale spojrzałam na swoją rękę i zobaczyłam, że mój paznokieć się złamał aż do skórki. Krzyczałam tak głośno, że wybiłam wszystkie okna w promieniu 2 ulic. Summer nie jest pod wrażeniem. Wiecznie ma połamane paznokcie. Impreza bez jedzenia to nuda. Summer może tu pomóc. Przygotowywała się do tego przez całe życie. Ruby uważa, że to bardzo staroświecka moda. Silne, niezależne kobiety zamawiają pizzę. Mogą otrzymać dostawę prosto do drzwi wejściowych. To spory napiwek. To miejsce dostarcza nawet do but dla psów. Pizza jest pyszna i nie wymaga gotowania. Summer nigdy wcześniej jej nie próbowała. Oto przerażająca historia Summer. Pewnego razu poszłam do szkoły i wszyscy się ze mnie śmiali. Spojrzałam w dół. Byłam w piżamie, a papier toaletowy przykleił mi się do buta. Próbowałam go zerwać, ale jeszcze bardziej się zaplątałam. Historia jest tak przerażająca, że nawet nie potrzebujesz okularów 7D, żeby ci się podobało. Zobacz, nie walczą czysto. Komuś zaraz stanie się krzywda. Tata odetnie im kieszonkowe. Co? Walczą pieniędzmi? Niewiarygodne. Biją się pieniędzmi. Niegroźna zabawa zamieniła się w prawdziwą bitwę. Summer łatwo znokautowała je obie. Teraz nie ma z kim się bawić. Biała flaga! Poddajemy się! Oglądanie horroru było złym pomysłem. Ostatnim razem Mela nie spała przez miesiąc. Tym razem powinna zadbać o swoje bezpieczeństwo. Wciąż próbuje się wyspać. Jest tu najmłodsza. Musimy ją chronić. Czy to horror? To tylko nagranie z kamery, kiedy Summer sprząta. Czy to jest przerażające? Ruby jest przerażona. Sprzątanie!
Horrory sprawiły, że Ruby zgłodniała. Potrzebuje sposobu na zdobycie jedzenia bez wychodzenia z sekretnego pokoju. Odkurzacz? Powinna po prostu odkurzyć dom. Wtedy tata dałby jej jedzenie. Ale nie, to byłoby zbyt łatwe. Ten pomysł jest od początku skazany na porażkę. Czy próbują przyciągnąć całą lodówkę? To szaleństwo! To był spory wysiłek. Ale teraz mają tyle jedzenia. To był dobry pomysł. I pyszny! Podobał Ci się nasz filmik? To koniecznie daj nam lajka, subskrybuj i kliknij dzwonek. Trum Trum Trik Cię kocha!